szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór, ksiądz Mariusz, kapelan hospicium, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Zapraszam do naszego spotkania ze słowem. Na początku też chciałem przeprosić za przerwę w nadawaniu na tym kanale. Problemy techniczne, pielgrzymki, a potem też y, krótki urlop sprawiły, że ostatnimi czasy nie pojawiły się filmy na tym kanale, ale mam nadzieję, że wracamy do naszych filmów i mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy będę jakoś wyjeżdżał, żeby chociaż trochę odpocząć, to uda się filmy nagrać wcześniej. Póki co przed nami dzisiaj Słowo Boże na 26 niedzielę zwykłą. Zapraszam do tego, żeby sięgnąć do tego słowa. W opisie tego filmu są sigla, są namiary biblijne na czytania. Dzisiejsze słowo zdaje się stawiać przed nami pytanie: Co zrobić, kiedy ktoś jest inny? Co zrobić, kiedy ktoś nie jest jednym z nas? Co zrobić, kiedy ktoś nie chodzi z nami? Co zrobić, kiedy ktoś nie jest w naszej grupie? I ta odpowiedź jest bardzo szokująca. Szokująca dla naszego ludzkiego sposobu myślenia. Nie szokująca dla Boga, bo Bóg jest tym, który ma otwarte ramiona dla człowieka. Bóg jest tym, który jest hojny, który pragnie człowieka zbawić, który pragnie człowieka obdarować. Widzimy to w pierwszym czytaniu, kiedy Mojżesz zabiera siedemdziesięciu, by Bóg udzielił jego ducha. Tym ludziom, ale dwie osoby znajdują się poza tą grupą w obozie, i oni też otrzymują tego samego ducha, ducha prorockiego. W Ewangelii także słyszymy z relacji Jana, który przychodzi do Jezusa, że oto człowiek, który wyrzuca w imię Jezusa złe duchy, ponieważ nie chodził za apostołami, to oni zabronili mu to czynić. Co mówi Jezus? Pozwólcie mu. Co mówi Mojżesz do zazdrosnego Jozułego? Żeby tak wszyscy prorokowali. Jakie jest ludzkie myślenie? Ludzkie myślenie jest bardzo proste. Jeśli ktoś jest podobny do nas, to jest nam z nim dobrze, wygodnie. Jeśli ktoś jest jednym z nas, to czujemy się bezpiecznie. Jeśli ktoś jest inny, jeśli ktoś jest z dala. No, to wtedy czujemy pewien dyskomfort. I to jest dość naturalne, chociażby dlatego, że jesteśmy skażeni grzechem i mamy to doświadczenie, że obcy może być dla nas zagrożeniem, że może być dla nas niebezpieczny. No ale to nie jest ten porządek Królestwa Bożego i to nie jest to, do czego zaprasza nas Chrystus. Wreszcie, to nie jest to, co ma być owocem ducha świętego w nas. Owocem Ducha Świętego w nas ma być miłość w wymiarze krzyża, czyli miłość gotowa oddać życie, czyli miłość, która ak akceptuje drugiego, która przyjmuje drugiego, nawet jeśli on jest inny, nawet jeśli go nie rozumiem, nawet jeśli wydaje mi się, że no, nigdy z tym człowiekiem jakoś nie mogę mieć jedności. Właśnie tym jest miłość w wymiarze krzyża. Że ja przekraczam tą barierę swojego komfortu, swojego bezpieczeństwa, i Jezus hojnie udziela tego ducha każdemu z nas. Przez sakrament Chrztu mamy naprawdę udział w tym darze. Pytanie tylko, czy my naprawdę chcemy go przyjmować. Bo Duch Święty nie przychodzi po to, żebyśmy się stali zamknięci, żebyśmy się stali obwarowani, żebyśmy mówili tak jak dzisiaj apostołowie. Nie chodzi z nami, to mu zabraniamy. Nie, nie jest jednym z nas. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, że oni nic nie mówią o tym, że ten człowiek nie chodzi za Jezusem. Mówią, nie chodzi z nami. Koncentrują się na sobie. No bo taka jest, yy, tak jest nasze patrzenie. takie jest patrzenie człowieka który nie jest odnowiony przez ducha świętego. Takie jest patrzenie człowieka, który rzeczywiście jest dotknięty tym zepsuciem grzechu i ciągle boi się o miłość, nie? Patrzy tylko na siebie, patrzy w to wąskie grono. Żeby zobaczyć drugiego, żeby zobaczyć, że Bóg ma otwarte ramiona dla drugiego, dla innego, dla tego, kto nie jest spośród nas. Potrzeba rzeczywiście pozwolić Duchowi Świętemu bardzo mocno się przemieniać właśnie w tym naszym myśleniu, postrzeganiu, ale na koniec i działaniu. Najchętniej pomagamy podobnym nam, najchętniej jesteśmy z tymi, którzy są podobni nam. Najchętniej byśmy w tym komforcie sobie byli, ale jesteśmy już w tej części Ewangelii, kiedy Jezus idzie do Jerozolimy. To już jest druga część Ewangelii świętego Marka, po tym wyznaniem pod Cezareą Filipową. Idziemy na krzyż. Nie? I dlatego Jezus też stawia to wymaganie uczniom. Dlatego też Jezus obdziera też uczniów z ich wyobrażeń o sobie, dlatego pokazuje im też prawdę o nich. Mieliśmy wcześniej ich spór o pierwszeństwo. Mieliśmy sytuację, w której uczniowie nie potrafili wypędzić złego ducha. I Jezus bardzo krótko im mówi, że są takie rodzaje duchów, które trzeba wypełnić modlitwą i postem. I wreszcie oni tacy można by powiedzieć, odarci trochę ze swoich wyobrażeń o sobie, widzą człowieka, który w imię Jezusa wypędza złe duchy. Oni nie potrafili. No, zazdrość. To jest coś, co pojawia się w nas niestety bardzo często. To jest takie uczucie, które niszczy nas i niszczy naszą relację z drugim człowiekiem. Widać to w pierwszym czytaniu. Jozue mówi... Mojżeszowi, niech oni przestaną. I co mówi Mojżesz? Dlaczego jesteś zazdrosny o mnie? Wydaje się, że apostołowie też są zazdrosni o to, że ten człowiek wyrzuca złe duchy w imię Jezusa Chrystusa, a oni nie mogli. Zazdrość to jest taki grzech, to jest takie doświadczenie i takie uczucie, które niszczy nas naprawdę od środka i nie pozwala zobaczyć prawdy, również o drugim człowieku, które sprawia, że my się jeszcze bardziej zamykamy, bo myślimy, zobacz, on jest inny, on ma więcej, on ma lepiej, dlaczego ja tego nie mam. A, ale co jest źródłem na koniec zazdrości, myślę o tym dzisiaj mówi Psalm. Mówi o tym, że jesteśmy pyszni. Że to pycha, czyli to stawianie się w miejsce Boga sprawia, że zazdrościmy, że się zamykamy, że nie potrafimy przyjąć daru ducha Jezusa Chrystusa, tego ducha, który uczy nas tej miłości w wymiarze krzyża. Warto jest dziś pomyśleć, jaki jest mój stosunek wobec innych. Najpierw zobaczyć. Yy, i może przyjrzeć się sobie, co myślę o tych wszystkich podziałach, które są między nami, między chrześcijanami, nawet między nami w kościele katolickim. Skąd to dzisiaj, że stajemy się coraz bardziej podzieleni, coraz bardziej e, spolaryzowani, że Jedni wobec drugich potrafimy pałać już nie tylko niechęcią, ale wręcz, wręcz nienawiścią. Nie? Tego nie wolno, ten nie może, ten jest heretykiem. Nie? Że jesteśmy bardzo dzisiaj zamknięci jesteśmy jak Jozue, jesteśmy jak Jan, Jakub, którzy donoszą Jezusowi. Nie? Oto widzieliśmy człowieka, który nie idzie z nami. Czy rzeczywiście człowiek ma iść z nami, czy może człowiek ma iść w stronę Jezusa Chrystusa, za Jezusem Chrystusem? Czy takie jest zadanie Kościoła, że wszyscy mają iść z nami? Czy może zadaniem, misją Kościoła jest wskazać drogę na Jezusa Chrystusa, iść wspólnie za Jezusem Chrystusem? Ale po co iść za Jezusem Chrystusem? Po to, żeby umrzeć. Po to, żeby być w tej misji, którą ma Chrystus, oddawać życie za świat. To nie jest łatwe. Powiem więcej, to jest niezwykle trudne, ale to jest ta droga, do której nas dzisiaj Słowo Boże zaprasza. Jaki jest mój stosunek wobec innych? Czy pozwalam Bogu działać? Czy pozwalam Bogu przychodzić do drugiego, nawet innego? Czy pragnę tego dla drugiego, a może chciałbym panu Bogu narzucić swoje własne granice, swoje własne pomysły, swoje własne wykluczenia? Może się okazać, że kiedy ja kogoś będę wykluczał, to sam się wykluczam. Sam odchodzę od tej miłości, którą Bóg ma wobec mnie pycha, zamyka serce. Zamyka serce, bo stawia mnie jak Bóg. Skoro ja się staję jak Bóg, to nie potrzebuje Jego miłości. Zamykam serce na Boga, ale też zamykam serce na drugiego człowieka, bo w drugim człowieku też ta miłość Boża może się dla mnie objawiać. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Za tydzień kolejne spotkanie ze Słowem, kolejne rozważanie niedzielnych czytań. W tym tygodniu Wyznania kapelana, a po następnej niedzieli kolejne rozważania z księgi wyjścia. Życzę Wam błogosławionej niedzieli, dobrego czasu, odpocznijcie, ale przede wszystkim doświadczcie spotkania ze Słowem i spotkania z żywym Jezusem Chrystusem w Eucharystii, który przychodzi, który przemienia serce. I proście o tą otwartość na Ducha Świętego. Jeśli oczywiście chcecie wejść w tę misję, którą ma Chrystus, wejść w tą miłość, którą ma Bóg wobec każdego człowieka, nawet tego innego. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.